Już w najbliższą sobotę, czyli 20 maja, kolejna edycja Nocy Muzeów. Oczywiście Wałbrzyskie Muzeum Porcelany tradycyjnie już włącza się w tą ogólnoeuropejską imprezę. No my staramy się zawsze, żeby Noc Muzeów tutaj w muzeum miała jakiś temat przewodni, nie inaczej będzie i tym razem. I ta noc upłynie nam pod znakiem komiksu. To oczywiście nawiązanie do wystawy, którą już od kilku tygodni w muzeum można oglądać, czyli wystawy Historia Polskiego Komiksu. I większość atrakcji będzie z tym tematem związana. Będzie można zrobić komiksowe zdjęcia, komiksowe karykatury, wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach kreatywnych, artystycznych. No, będzie nam też towarzyszyła muzyka na żywo. Ja zdaję sobie sprawę, że muzyka i komiks to są takie dosyć odległe od siebie dziedziny sztuki, no ale my tej nocy postaramy się pokazać, że jest jednak pewien wspólny mianownik. Oczywiście też możliwość zwiedzania muzeum, naszej ekspozycji stałej. Też w pewnym sensie w sposób nietypowy, dlatego że będzie to zwiedzanie pod opieką kustoszy, czyli osób, które na co dzień tą ekspozycją się opiekują, więc będzie można korzystać do woli z ich wiedzy, zadawać pytania, rozwiewać swoje wątpliwości. Zaczynamy o 19:00, jesteśmy do północy, wstęp oczywiście wolny, wszystkie atrakcje też za darmo.